Nazywam się Robert Elgendy i witam w teleturnieju Polacy to wiedzą, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Oczywiście te pytania dotyczą wielu dziedzin życia i podzieliliśmy je na różnorodne kategorie, ale wszystko to w pewnych granicach, konkretnie w granicach państwa polskiego. Bawcie się razem z nami, gdziekolwiek jesteście, no i zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście Polacy to wiedzą. 4 osoby zdecydowały się być razem z nami osobiście u nas w studiu. Sebastian SK z Kramienia Krajeńskiego. Sebastian uczy języka angielskiego i kocha zwierzęta. Ile masz wzrostu? 2 metry. Czyli siatkarz, koszykarz? Nie. Nic z tych rzeczy. A ile masz zwierząt? 9. Same koty? Koty, szynszyle i królika. Chyba będziemy musieli o tym porozmawiać. Grzegorz Kosiński z Warszawy. Kończy właśnie studia prawnicze, zawodowo zajmuje się rozwojem sieci kancelarii, a po godzinach trenuje boks, więc tak z twojej perspektywy, siła argumentu jest skuteczniejsza, czy argument siły? Zdecydowanie argument siły. Siła argumentu. Przy czym siła również bywa argumentem. No to zobaczymy, jakich argumentów dzisiaj użyjesz. Powodzenia. Aleksander Oziewicz z Warszawy, menadżer komunikacji wewnętrznej, który często i chętnie rusza w podróż, ponieważ turystyka to jego pasja. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Teraz mam na nią trochę mniej czasu. Z 2 dzieci jest trudniej, ale staram się. Ale jest wesoło przynajmniej. Oczywiście. Dzięki dzieciom. Trzymają kciuki? Oczywiście. Wiedzą, że tutaj tata? No pewnie. Okej. No to masz takie wsparcie. Taką komunikację, to ja rozumiem. No i jeszcze z nami na sam koniec Karolina Panczewska, także z Warszawy. Karolina pracuje w biurze, a jej pasją jest zbieranie dzwonków z całego świata. Jest ich około 450. Trochę tata bardziej przejął tą pałeczkę. Ale co to za dzwonki? Małe dzwonki porcelanowe z nazwami miejscowości i obrazkiem, który dokładnie określa miejsce. Czyli wyjeżdżając na wycieczkę gdzieś, zawsze szukasz dzwonków? Tak. I każda miejscowość ma swój dzwonek? Nawet Sianorzęty w Polsce, w Pomorskim. A gdzie to jest? Gdzieś nad morzem. Karolina, nie denerwuj się, dobrze? Jasne. A macie jakieś pytania? Masz jakieś pytanie? Nie. Ale ja mam do was bardzo dużo pytań, bo przed wami 3 rundy, z czego jedna jest finałowa. No i w sumie możecie wygrać aż 43 000 złotych. Zanim jednak zacznie się gra, wyjaśnię zasady. Dobrze? No to rozpoczynamy pierwszą rundę. W rundzie pierwszej każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na 3 pytania z 10 kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Oto one. Film, folklor, obyczaje i tradycje, geografia i podróże, historia, legendy, muzyka, nauka i technika, sztuka i zabytki, telewizja, znani Polacy. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1000 zł. W tej rundzie nikt nie odpada. Chodzi o to, żeby na koniec móc pochwalić się jak największym stanem konta. No jeżeli jesteście gotowi, jesteście? Tak. Jest. Karolina na pewno? No to się uśmiechnij, bo ja tym bardziej jestem gotowy. To zaczynamy. Pierwszy kategorię swoją wybiera Sebastian. Legendy. A pytanie z tej kategorii brzmi. Legenda o ukrytej w podziemiach złotej kaczce, która każdego może uczynić bogatym, jest związana A. z Warszawą, B. z Sandomierzem. A. I to jest prawidłowa odpowiedź. Dokładnie tak. Twoje konto liczy już 1000 złotych. Czas na Grzegorza. Którą kategorię wybrałeś? Znani Polacy. W 1980 roku Nagrodę Nobla otrzymał Polak. Jaką? A. Literacką. B. Pokojową. B. To nie jest niestety prawidłowa odpowiedź, bo chodziło o A. Literacką, Czesław Miłosz. Teraz Aleksander. Poproszę geografię i podróże. Z tej kategorii pytanie brzmi. Nie tylko Warszawa ma swoją syrenkę. Gdzie w 2010 roku odsłonięto posąg syrenki, która stała się symbolem miasta? A. w Ustce, B. w Zakopanem. Odpowiedź A. w Ustce. To jest prawidłowa odpowiedź. Gratuluję. 1000 złotych ląduje na twoim koncie. A masz pojęcie, gdzie mniej więcej jest ta syrenka? W której części Ustki? Pewnie gdzieś nad morzem. Na falochronie. Dokładnie tak. Karolina? Historia. Odkrycie osady w Biskupinie przyczyniło się do poznania życia naszych przodków z epoki. A. Kamienia łupanego. B. Brązu. B. 1000 zł na Twoim koncie. Czas na drugie pytanie. Sebastian, wybierasz kategorię. Geografia i podróże. Która miejscowość znajduje się na Półwyspie Helskim? A. Krynica Morska. B. Kuźnica. B. I oczywiście 2000, dlatego już teraz jest na Twoim koncie. Koszykówka nie, siatkówka nie, ale Twoje gabaryty pasują jednak do sportu. To jaki jest ten sport, który uprawiasz? Ogólnie uprawiałem rugby union, głównie z młodzieżą. Byłeś nauczycielem WF-u i uczyłeś właśnie rugby? W teorii jestem nauczycielem WF-u, ale rugby mieliśmy na zajęciach dodatkowych zawsze. Polacy dobrze stoją w rugby? Bardzo, bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo potrzebujemy sukcesów. Wy też potrzebujecie sukcesów, zwłaszcza Ty, Grzegorzu. Na razie 0 na Twoim koncie. Która kategoria będzie tą szczęśliwą? Telewizja. Magia telewizji, oczywiście. Władysław Nechrebecki, klasyk, jeden z pionierów polskiej animacji, współtworzył popularny serial, który A. Bolek i Lolek, B. Pszczółka Maja. Bolek i Lolek. 1000 złotych to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję. Ty jesteś stand-uperem? Dobrze, dobrze słyszałem? Bywam w życiu bardziej. Czyli lubisz sobie żartować? Nawet bardzo. No, ale tutaj ci to chyba pozwala się zrelaksować, bo... Zdecydowanie. Nie czujesz takiej presji, prawda? Oczywiście, że nie. Wszystko z humorem. I o to chodzi. Aleksander, druga kategoria, szczęśliwie wybrana. Poproszę historię. O którym astronomie mówi się: wstrzymał słońce, ruszył ziemię? A. Janie Heweliuszu. B. Mikołaju Koperniku. Odpowiedź B. Mikołaj Kopernik. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Już w tym momencie na Twoim koncie są 2000 zł. Karolina się uśmiecha tak niepewnie, ale zaraz ten uśmiech powędruje na Twoją twarz, mam nadzieję. Która kategoria? Historia. W 1991 roku rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Gmach, w którym się mieściła, był wcześniej siedzibą A. Muzeum Lenina, B. Komitetu Centralnego PZPR. B. Bardzo dobrze. Wiedziałaś czy zgadywałaś? Tajemnica. Kobiety są tajemnicze. Sebastian, trzecie pytanie z kategorii... No to może jeszcze raz geografię i podróże. Która rzeka ma źródła na Białorusi? A. Bóg. B. Narew. Bóg. A. Niestety to nie jest prawidłowa odpowiedź, bo Bóg ma źródła na Ukrainie. W związku z tym stan Twojego konta się nie zmienił. Grzegorzu, która kategoria tym razem? Szczęśliwa telewizja. Serial 13 posterunek. Dzieje się wśród A. Pograniczników, B. Policjantów. B. Na zielono, wszystko się zgadza. Kolejny 1000 na Twoim koncie. Aleksander, może zanim pytanie, to zapytam Cię o Twoje podróże. Lubisz Azję, prawda? Lubisz takie dalekie wędrówki? Tak, tak. Azja jest świetna do zwiedzania, bo ludzie są bardzo przyjaźni. A co moglibyśmy z tej Azji tutaj do Polski przenieść? No na przykład Angkor Wat, to jest piękne miejsce i byłem po prostu w szoku, jak zobaczyłem, ile tam jest tych świątyń, ile... Tam jest cały dzień zwiedzania albo i więcej. I naprawdę, jakby było coś takiego w Polsce, to myślę, żeby turyści walili drzwiami i oknami. W takim razie, Aleksandrze, którą kategorię tym razem wybierasz? Spróbujmy jeszcze raz historię. A pytanie brzmi: który z generałów był w czasie II wojny światowej dowódcą słynnej polskiej pierwszej dywizji pancernej? A. Stanisław Maczek. B. Władysław Anders. Odpowiedź A. Stanisław Maczek. Pewna odpowiedź. No i na Twoim koncie już w tym momencie 3000 zł. Bezbłędny jak do tej pory. Karolina? Geografia i podróże. Które miasto ma więcej ludności? A. Łódź. B. Gdańsk. Gdańsk. Prawidłowa odpowiedź to jest Łódź. Łódź około 690 000. Gdańsk tam niespełna 500. Możemy teraz podsumować pierwszą rundę. Nic się nie wydarzyło, nic nie ubyło. Generalnie przechodzicie z tymi pieniędzmi do drugiej. Zwycięzcą jest oczywiście Aleksander z dorobkiem 3000 i po 2 tutaj zgodnie mają pozostali uczestnicy, a więc Sebastian, Grzegorz i Karolina. Pierwsze koty za płoty. Można się uśmiechnąć. Gotowi na drugą rundę? Jak najbardziej. No to zaczynamy. Za chwileczkę szczegóły. W rundzie drugiej na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a oni zgłaszają się do odpowiedzi, naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaje czytać, a uczestnicy mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi odejmujemy 2000, chyba że na koncie nie ma 2000 zł, wtedy konto się zeruje. Osoba, która zgromadzi na swoim koncie najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. Stawka w drugiej rundzie dwukrotnie większa. Czy będzie dwukrotnie bardziej trudno? Nie sądzę. Jesteście dobrej myśli? Mam nadzieję, że tak. Gotowi? Tak jest. No to zaczynamy drugą rundę. Dłonie są przygotowane, blisko przycisków. Pierwsza kategoria, film. A pytanie brzmi, kto jest jedynym aktorem, który zagrał we wszystkich częściach ekranizacji Aleksander? Krzysztof Kowalewski. Nie dałeś sobie szansy, żeby usłyszeć pytanie do końca. Pozwolisz, że przeczytam. Kto jest jedynym aktorem, który zagrał we wszystkich częściach ekranizacji Sienkiewiczowskiej trylogii w reżyserii Jerzego Hoffmana? Daniel Olbryski. To jest prawidłowa odpowiedź. Dlatego twoje konto w tym momencie... Ale trafiłem w jakby temat. Dokładnie tak. No ale jednak to nie była prawidłowa odpowiedź, dlatego na twoim koncie jest teraz 1000 zł. Kolejna kategoria. Folklor, obyczaje i tradycje. A pytanie brzmi, ile jest potraw na tradycyjnym w Wigilii? 12. Sebastian? 12. Zaświeciło się na zielono. Oczywiście 12 potraw. 2000 dodajemy do twojego konta. W tym momencie wychodzisz na prowadzenie. Trzecie pytanie z kategorii geografia i podróże. Brzmi, z którym państwem Polska ma najkrótszą granicę? Aleksander? Z Litwą. To jest prawidłowa odpowiedź. Twoje konto wzbogaciło się o 2000 zł, a masz może pojęcie, jak długa jest ta granica? 102 km. O 2 km się pomyliłeś. 104. 104. Kolejna kategoria, historia. Które miasto w latach 1953-56 nosiło nazwę Aleksander? Katowice. Słuchaj, no jesteś ryzykantem. To jest prawidłowa odpowiedź. No to dokończę tylko dla formalności. Które miasto w latach 1953-56 nosiło nazwę Stalinogród? Brawo. Zawsze tak ryzykujesz? Tylko w teleturniejach. Karolina, a ty, bo tak wyglądasz na taką spokojną osobę. Bo ja jestem spokojna. Jesteś spokojna? A pracowałaś w agencji ochroniarskiej? Kiedyś? Tak. Tam się chyba też spokój przydaje. Tak, bardzo. Zwłaszcza do klientów. Drobna kobieta, ale silny charakter, skoncentrowana. No i pewnie teraz, zaraz to wykorzystaj, nam pokaże. Kategoria kolejna to legendy. A pytanie brzmi, jak się nazywał legendarny gnieźnieński władca, którego zjadły myszy w wieży... Karolina. Popiel. Popiel. Oczywiście to jest Popiel i to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Twoje konto o 2000 wzrosło, już masz 4000. Widzisz, jak dobrze jest porozmawiać przed? A jak? Teraz będzie kategoria muzyka, ale zanim to taka mała podpowiedź. Może będzie łatwiej dzięki temu. Mała ściąga, bardzo proszę, popatrzcie. Pytanie brzmi, kto skomponował ten przebój i był jego pierwszym wykonawcą? Karolina. Czesław Niemen. Na zielono. I już masz 6000. I już wyszłaś na prowadzenie. Dobra pasta trwa. A kto śpiewał? Poznałaś? Nie. Robert Gawliński. Wokalista legendarny Wilków. Kolejna kategoria, nauka i technika. Twórcami którego wynalazku są Kazimierz Żegleń i Jan Szczepanik. Nikt nie chce zaryzykować? Dobrze, skoro nie, w takim razie ja powiem wam, że odpowiedzią na to pytanie jest kamizelki kuloodpornej. Dobrze, kategoria sztuka i zabytki, ale tutaj także, zanim pytanie, mała podpowiedź. W którym mieście znajduje się Grzegorz? Malbork. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Już masz 4000 na swoim koncie. Nie dałeś mi dokończyć pytania, no ale wszyscy chyba rozumieliśmy kontekst. Kolejna kategoria. Telewizja. I też mała podpowiedź dla was. W którym teleturnieju istot... Grzegorz? Koło Fortuny. Czy to jest koło Fortuny? No jest, na zielono. 2000 na twoim koncie. A kto przy tablicy stoi, wiesz może, jak się nazywa? Izabela Zakrzan. I Zakrzan. A wiesz, skąd pochodzi? Nie. No to taka mała wycieczka prywatna z mojego Olsztyna rodzimego. Pozdrawiamy wszystkich warmiaków. Kolejna kategoria, znani Polacy. I pytanie. W którym wieku żył i tworzył Jan Matejko? Aleksander? W XIX. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Już masz w tym momencie 7000 złotych. Mniej więcej jesteśmy teraz na półmetku. Kolejna kategoria, film. A pytanie brzmi, o czyim życiu opowiada film biograficzny najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego? Nie wiecie? Nikt nie zaryzykuje? Nic nie świta? Okej. Jerzego Górskiego. Folklor, obyczaje i tradycje, teraz na tapecie. I kolejne pytanie, co to są białe kostki, których otok zdobi główkę kapelusza góralskiego? Aleksander? To są muszelki. Bardzo spostrzegawczy jesteś. To są muszelki, dokładnie tak, 2000 kolejne zresztą na twoim koncie. W tym momencie ty jesteś na prowadzeniu z dorobkiem 9000 złotych. Karolina i Grzegorz po 6000 zgromadzili. No i Sebastian musi troszeczkę gonić. 4000. W którym województwie znajduje się pole bitwy pod Grunwald? Aleksander? W województwie warmińsko-mazurskim. To jest prawidłowa odpowiedź. Znowu na zielono. Kolejna kategoria. Historia. Który król był synem Bony Sforcy? Aleksander. Zygmunt August. Dokładnie tak. Mocno człowiek tutaj się wyróżnia. Musicie naprawdę się skoncentrować, no i przyspieszyć troszeczkę, bo on też ma dobry refleks. Kolejna kategoria, legendy. Patrzę tutaj na was, mobilizując, dopingując i uśmiechając się. Czego dokonał według legendy szewc Skub lub Skuba? Aleksander. Zabił smoka wawelskiego. Dokładnie tak, zgładził smoka wawelskiego. Kolejna prawidłowa odpowiedź. Następne pytanie z kategorii muzyka. Który polski zespół rockowy zatytułował swój debiutancki album Cegła? Zaryzykuję. Karolina? Dżem. Brawo. No to opłacało się zaryzykować, ale myślę, że słuchałaś i dlatego tak. Wiem. Dokładnie. Kolejna kategoria i kolejne pytanie. Do czego przyczynił się cyklometr, urządzenie wynalezione przez matematyka Mariana Rejewskiego? Aleksander? Do rozszyfrowania szyfru Enigmy. No uśmiecham się. Znowu poprawnie. 17000 złotych już na twoim koncie. Zostały 3 pytania do końca. Następne z kategorii sztuka i zabytki. Przed głównym wejściem do którego warszawskiego pałacu stoją pomniki Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza? Aleksander? Do Pałacu Staszica. To jest nieprawidłowa odpowiedź, dlatego twoje konto w tym momencie się zmniejszyło do 15000 złotych, a odpowiedzią prawidłową jest Pałac Kultury i Nauki. Zaryzykowałeś, prawda? No właśnie. Kolejne pytanie z dziedziny telewizja. Kto prowadzi dział muzyczny w Teleekspresie? Aleksander? Marek Sierocki. Szybko się odkułeś. To jest prawidłowa odpowiedź. Marek Sierocki. Teraz kategoria znani Polacy. Jak się nazywa polski operator filmowy, zdobywca 2 Oscarów? Aleksander? Janusz Kamiński. A może wiesz, za jakie filmy? Bo to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Lista Schindlera i... Helikopter w ogóle. Helikopter w ogóle, tak. Szeregowiec Ryan. O. Szeregowiec Ryan, okay. To było ostatnie pytanie w drugiej rundzie. No to zobaczmy w takim razie, Kto jest zwycięzcą tej rundy? No oczywiście Aleksander z dorobkiem 19 tysięcy złotych. Gratuluję Ci. Sebastian 4 tysiące, Grzegorz 6, no i Karolina 8. Dzielnie walczyliście, no ale lider zdecydowanie Wam uciekł w pewnym momencie. Musisz, Aleksandrze, teraz podjąć bardzo ważną decyzję. Oczywiście wchodzisz do finału, ale możesz tam wejść sam albo z którymś z uczestników, który może Ci pomóc w odpowiedziach na pytania finałowe. Olku, będziesz mógł połączyć siły, mało tego, będziesz mógł sumować swoją kwotę z kwotą uczestnika, którego wybierzesz, no ale potem będziecie musieli się podzielić. Więc pytanie, czy wchodzisz do finału sam, czy dobierasz kogoś? Kusisz, Robercie, ale zagram sam. Aleksandrze, zatem za chwileczkę widzimy się w finale, a Wam bardzo dziękuję za rywalizację, za naprawdę bardzo wysoki poziom. Mam nadzieję, że same dobre wspomnienia wywieziecie z naszego programu. Tak, Karolina, tak niepewnie? Tak. No wiadomo. No wiadomo. Za chwileczkę finał, a w nim Aleksander. Aleksander, nasz finalista, sprawnie sobie poradził do tej pory, ale ja myślę, że to dlatego, że jesteś ścisłym umysłem, kończyłeś ekonomię w Poznaniu, jednak nie o tym będziemy rozmawiali. Bardziej interesują mnie Twoje podróże, zamiłowanie do nich, zwłaszcza przed tym, jak dzieci się urodziły. Ty podróżowałeś, ale też pracowałeś, prawda, za granicą? To znaczy pracowałem w czasie studiów, czyli byłem przez 3 miesiące w Nowym Jorku, gdzie miałem okazję być w czasie, kiedy był zamach na World Trade Center i no nie byłem naocznym świadkiem, bo akurat tego dnia miałem wolne, więc odsypiałem, ale no, poczułem całą atmosferę. Byłem jakby na miejscu w tym czasie, kilka godzin po ataku byłem blisko WTC i widziałem trochę tej sytuacji, więc... No. To dziwne, że się nie spotkaliśmy. Ja też w tym samym czasie byłem w Nowym Jorku, ale akurat byłem w pracy i widziałem to niestety na własne oczy. A czym się zajmowałeś? Też wykończeniówką? Tak. Jak wszyscy studenci? Byłem budowlańcem, tak. Co tu dużo gadać. Byłem pomocnikiem hydraulika. Myślę, że każda z tych podróży łączy się z taką tęsknotą za krajem, prawda? I w naszym programie Polacy to wiedzą. Będziemy troszeczkę ten kraj nam przybliżać, bo ja Ci przypomnę teraz. Te same kategorie, które poznałeś, będą obowiązywały w finale. W finale, żeby obronić 19 tysięcy złotych, będziesz musiał odpowiedzieć prawidłowo na 10 pytań. Masz na to 90 sekund. W przypadku błędnej odpowiedzi Twoje konto będzie uszczuplone o 10%. Jeżeli się pomylisz, ja czytam kolejne pytanie. Jak wystarczy czasu, wrócę do tego, gdzie się pomyliłeś. Zasady są zrozumiałe? Tak. Odpowiadasz tak lub nie. No to czas, start! Rekord wszechczasów pod względem liczby widzów w polskich kinach należy do filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda, tak czy nie? Tak. Przyszły pan młody nie powinien widzieć sukni ślubnej przed ślubem, tak czy nie? Tak. Jedynym polskim królem, który zrzekł się tronu, był Stanisław August Poniatowski, tak czy nie? Nie. Pochód Lajkonika odbywa się w Krakowie co roku w pierwszy czwartek po Święcie Bożego Ciała, tak czy nie? Tak. Pianista Leszek Możdżer grał w zespole jazzowym Miłość, tak czy nie? Nie. Najwyższym budynkiem Warszawy jest Pałac Kultury i Nauki, tak czy nie? Już nie. Padalec jest niejadowitym wężem, tak czy nie? Tak. Bochoniki i Kruszyniany to podlaskie wsie, których najważniejszymi zabytkami są drewniane tatarskie meczety, tak czy nie? Tak. Reksio, tytułowy bohater animowanego serialu, ma brązową łatkę na prawym uchu i oku, tak czy nie? Tak. Kamil Stoch oraz Adam Małysz zdobyli tyle samo medali olimpijskich, tak czy nie? Nie. Pianista Leszek Możdżer grał w zespole jazzowym Miłość, tak czy nie? Padalec jest niejadowitym wężem. Nie. Reksio, tytułowy bohater animowanego serialu, ma brązową łatkę na prawo. Odpowiedź nie. Kamil Stoch oraz Adam Małysz. Nie. Tak. Niestety tak. Oni zdobyli po tyle samo medali, po 4, tylko różnica jest taka, że Kamil Stoch zdobył 3 złote, a Adam Małysz w swojej karierze 3 srebrne. Aleksandrze, Olku, no tyle zabrakło. Jakbyś odpowiedział na to ostatnie pytanie, jakby 1 sekunda dłużej, no miałbyś te pieniądze. Szkoda, ale dziękuję Ci za te ogromne emocje. Ja myślę, że już będziesz wiedział, ile medali obaj panowie zdobyli. Będę wiedział. Tyle samo. Tak. Po 4. Po 4. Dokładnie tak. Emocje u nas zawsze gwarantowane, a Polacy to wiedzą. Do zobaczenia w kolejnym programie.